Witam Państwa serdecznie. Jest z nami pani Renata Strauch i pan Marek Zywert z Fundacji Fani Mani. I opowie nam dzisiaj o programie, do którego będziecie Państwo przystępować. Jest to program, który umożliwia zbieranie środków poprzez zakupy w internecie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Marek Zywert, może od razu przejdę do rzeczy, a na końcu będę otwarty na wszelkie maści pytania i też przekażę głos pani Renacie, która powie więcej na temat tego, jak to dokładnie będzie wyglądać, czy wygląda u Państwa w fundacji. Fundacja Fani Mani powstała w 2014 roku z taką ideą, z taką misją, że chcemy wspierać organizacje społeczne w pozyskaniu pieniędzy. I tak na dobrą sprawę szukaliśmy różnych takich rozwiązań, które pomogłyby organizacjom społecznym i również ich podopiecznym pozyskać środki na różnego rodzaju cele i potrzeby. No i trafiliśmy tak na dobrą sprawę na mechanizm, który skopiowaliśmy z różnych krajów zachodnich, czy to Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych. Właśnie taki mechanizm, że część pieniędzy z zakupów w internecie trafia do wybranej organizacji czy wybranej osoby. Zaczęliśmy z tym działać od 2014 roku, cały czas to rozwijamy i tak jak widać jest już tego coraz więcej. W przyszłym tygodniu myślę, że strzeli nam 4 miliony złotych. Oczywiście jak się pomyśli 4 miliony złotych w kontekście nie wiem, zbiórek online czasami, to może być niewielka kwota. Ale ja tutaj mówię o pieniądzach, które tak na dobrą sprawę są podniesione z ziemi. Tak? O pieniądzach, które ani organizacja, ani osoba, która wspiera, czyli robi zakupy w internecie, nic jak gdyby z własnego portfela nie wyciągnęła. Są to pieniądze, którymi po prostu dzielą się partnerzy, dzielą się sklepy internetowe. Sklepy internetowe dzielą się zyskiem. I w ten sposób mamy tutaj wszystkich wygranych, czyli po pierwsze ta osoba, która robi zakupy w internecie, dostaje produkt w tej samej cenie i taką pewną satysfakcję z tego, że może pomagać bezpłatnie. Wy jako podopieczni otrzymujecie darowiznę, a sklep internetowy, ten, który dzieli się zyskiem, ma po pierwsze sprzedaż, ma też lojalnych klientów i w jakiś sposób również pomaga. Dzięki również naszej współpracy z tymi partnerami, z tymi sklepami, my utrzymujemy serwis fanimani.pl, dlatego on jest jak gdyby bezpłatny, nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla organizacji czy dla osób pomagających. No i w ten sposób my to nazywamy, że wszyscy tutaj są wygrani, bo jest mechanizm, dzięki któremu pieniądze mogą trafić po prostu do Was. Na ten moment jest to ponad 1600 sklepów internetowych, partnerów. Jak widzicie, też największe marki w polskim internecie typu Allegro, Zooplus, Booking.com. Tutaj chyba nie widzę akurat, ale jest również e-obuwie. No, 1600 sklepów internetowych jest naprawdę w czym wybierać. Co jest ważne i co moim zdaniem warto zwrócić uwagę, że Ten program Fani Mani jako taki sposób pomagania, z tego mogą korzystać i osoby prywatne, i również firmy. Tak? Czyli jeśli firma wysyła na przykład nie wiem, handlowców i robi dla nich rezerwację hotelu przez Booking albo zamawia tusze do swojej firmy, to może to również robić z Fani Mani i po prostu w ten sposób Was wspierać. Co jest tutaj istotne, że oczywiście zakupy firmowe przeważnie są większe i są częstsze, dzięki temu też ta wartość tych darowizn, ilość tych darowizn jest większa. My mówimy najczęściej o sklepach internetowych, 1600 sklepów internetowych, ale są to również takie usługi jak właśnie Booking, jak pyszne.pl, czyli ktoś zamawia jedzenie, może to zrobić po prostu z Fani Mani i część z tych pieniędzy trafi do Was w formie darowizny. Co jest jednym z takich pierwszych pytań, a ile jest tej darowizny, jaki jest procent tej darowizny? Ten procent jest różny w zależności od sklepu internetowego, bo to sklep internetowy sam ten procent ustala,
w zależności tak na dobrą sprawę od branży, tak? Czyli tam, gdzie w branży są po prostu większe marże, tam wiadomo, że ten procent darowizny będzie większy, a tam, gdzie są mniejsze, na przykład w elektronice, ten procent darowizny jest mniejszy. Średnio my tutaj mamy wyliczenia, że jest to 2,5% z wartości zakupów, czyli jeśli ktoś wydaje 100 zł czy 100 zł na zakupy, to 2,5 zł z tego w formie darowizny może po prostu trafić do Was. To jest proste, tak. Na samym początku, jak startowaliśmy z Fannie Money, to jeszcze tego nie było, ale dzisiaj na szczęście już jest przypominajka Fannie Money, czyli rozszerzenie do przeglądarek internetowych, dzięki czemu cały ten proces jest dla osoby, która chce Was wspierać, banalnie prosty. Ja ten proces po prostu pokażę, ale zanim to pokażę, powiem jeszcze, że to 5 razy więcej darowizn. Przypominajka, czyli to rozszerzenie do przeglądarek internetowych powoduje, że osoba, która chce Was wspierać, robi 5 razy więcej darowizn, bo po prostu nie musi pamiętać. Ja Wam od razu tutaj pokażę, jak to wygląda w praktyce. Kliknę sobie jeszcze raz tutaj w linka. Gdzie jestem? W tej chwili jestem na przykładowym profilu jednej z podopiecznych. Klikam sobie, dodaj rozszerzenie, czyli rozszerzenie do mojej przeglądarki internetowej. Ja mam ją już tutaj dodaną, ale zobaczmy tutaj, jak wygląda ten proces. I to jest coś, co robię tylko i wyłącznie raz. Mam już zainstalowaną tą przypominajkę i tak na dobrą sprawę nic więcej nie muszę tutaj robić. I wybieram się na zakupy do najpopularniejszej strony internetowej. Wchodzę na allegro.pl i od razu widzę, mając właśnie to rozszerzenie do przeglądarki internetowej, od razu widzę, z kogo wspieram, jaki procent darowizny mogę tutaj przekazać i klikam aktywuj darowiznę. I to jest ten magiczny moment, kiedy właśnie w momencie, gdy kliknę aktywuj darowiznę, informacja o tym kliknięciu jest zapisywana po stronie Fannie Money i dalej w momencie, gdy przejdę do sklepu internetowego, tutaj się loguję, ale nie trzeba się logować, można pomagać anonimowo. Wracam do sklepu internetowego razem z takim właśnie identyfikatorem, na podstawie którego my później jesteśmy w stanie tą darowiznę przypisać do odpowiedniego podopiecznego oraz do osoby wspierającej. Tutaj z lewej strony widać taki mały element, darowizna aktywna. Widzimy, że jest darowizna aktywna. Mogę tak na dobrą sprawę kontynuować zakupy, poszukać sobie produktów, wrzucić do koszyka i dalej już zrobić zakupy tak, jak normalnie to robię. Drugą taką funkcją przypominajki to jest przypomnienia, czy pokazywanie oznaczenia w wyniku wyszukiwania, jeśli ktoś szuka produktu. Czyli szukam jakiegoś produktu, tutaj mam akurat, wyszukuję buty Nike, no i widzę tutaj, że na przykład w tym sklepie jest taka darowizna, na Nike.com mam 2% wartości darowizny, na e-obuwie mam 3,5% wartości darowizny, więc to jest jak gdyby druga funkcja tego rozszerzenia, gdzie ono pokazuje, gdzie można zrobić zakupy z jaką darowizną. I to jest takie właśnie rozwiązanie, dzięki któremu właśnie osoby, które chcą Was wspierać, robią 5 razy więcej darowizn, bo po prostu nie muszą o tym pamiętać. Proces jest w pełni, można by powiedzieć, zautomatyzowany. Wystarczy kliknąć aktywuj darowiznę przed zrobieniem zakupów i część z tego, co się wydaje na zakupy, trafia do Was. Oczywiście mamy również aplikację mobilną na urządzenia Android oraz iPhone czy iOS, z tym, że aplikacja mobilna działa inaczej, ponieważ technicznie nie we wszystkich przeglądarkach na urządzeniach mobilnych jest możliwe to, żeby zrobić taką funkcję przypominania, to po prostu jest to aplikacja mobilna, którą trzeba uruchomić i przejść do sklepu internetowego. Więcej tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo to w zależności od systemu, urządzenia i tak dalej mamy różne rozwiązania, ale to już na stronie Fannie Money można
odpowiednio do urządzenia dobrać rozwiązanie. Jedno z podstawowych pytań, które prawdopodobnie się już gdzieś pojawiło, to ile można dzięki temu zebrać. No i odpowiedź jest taka bardzo, bardzo powszechna, czyli to zależy. To zależy od Państwa. To zależy po prostu od, tak jak w każdej zbiórce internetowej, od zaangażowania i tak na dobrą sprawę od tej liczby wspierających, tak na dobrą sprawę liczby osób, które po prostu będą miały zainstalowaną tą przypominajkę, czy będą pamiętały o tym, żeby wspierać Was przy okazji zakupów. Ja tutaj mówię właśnie o takich dwóch kluczach do sukcesu w darowiznach od zakupów online. To jest właśnie po pierwsze liczba wspierających, a druga jest instalacja przypominajki, czyli żeby ktoś miał po prostu przypominajkę na komputerze, również na telefonie, na iPhone'ie, w przeglądarce Safari jest już też taka przypominajka. Czekamy na to, aż pojawią się kolejne. To są takie, można powiedzieć, dwa klucze do sukcesu. Teraz idąc dalej, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile można zebrać, no to jedna osoba kupuje online za mniej więcej 2850 zł. To są dane z 2020 roku, więc w 2021 czy teraz ta kwota z pewnością wzrosła. Można to tak bardzo mocno uśrednić, że jest to 71,25 zł darowizny od jednego wspierającego rocznie. Czyli jeśli macie 10 osób, mnożycie razy 10, jeśli macie 100 osób, które Was w ten sposób wspierają, to razy 100. Oczywiście to są średnie wartości, bo mamy też takie przykłady darowizn, które są naprawdę konkretne. Te kwoty, które tutaj widzicie, to nie są wartości zakupów, to są wartości darowizn. Czyli ktoś zrobił zakupy, pewnie można by to policzyć, ile wydał w tym pierwszym sklepie Senetic, wydał konkretne pieniądze prawdopodobnie na zakupy firmowe w danym sklepie, zrobił to z darowizną i pojedyncza darowizna wyniosła 2993 zł. To jest 3000 zł darowizny od zakupów w internecie. Jak widzicie dalej też, nie wiem, Booking.com czy w Decathlonie, czy ponownie Booking, każde takie zakupy w internecie to jest mniejsza bądź większa darowizna i są też właśnie takie bardzo konkretne darowizny. Pojedyncza darowizna, czyli jedna osoba, jeden zakup tak na dobrą sprawę i darowizna na kilkaset złotych. Dlatego też ja mówiłem na samym początku o tym, żeby pamiętać o tym, że to są nie tylko te zakupy prywatne, czyli Wy swoje zakupy będziecie robić z aktywacją darowizny, czy Wasi najbliżsi znajomi, ale też warto się rozejrzeć, czy macie na przykład osoby, które albo pracują w jakichś firmach, albo znacie osoby z różnych firm, bo zakupy firmowe są częstsze i przeważnie większej wartości. Kolejne pytanie, na które chciałem odpowiedzieć, to kiedy ta darowizna do Was trafi? Zakupy w internecie i darowizny od zakupów w internecie mają swoją specyfikę. Tak samo w sumie jak 1% podatku też ma swoją specyfikę, że mamy akcję 1% do końca kwietnia i tak na dobrą sprawę zanim te pieniądze spłyną do Was, to mija dobre parę miesięcy. Tak samo tutaj też jest pewna specyfika związana z przepisami prawa i związana z mechanizmem rozliczeń. Przede wszystkim po tym, jak zrobimy zakupy w internecie, no to mamy te ustawowe 14 dni na oczekiwania na zwroty. Niektóre sklepy robią z tego 100 dni albo czasami i więcej, więc to można powiedzieć, że jest taki okres oczekiwania na potwierdzenie. Później w momencie, gdy dana darowizna jest już potwierdzona, ona jest wypłacana do rozliczana przez partnera z nami, z fundacją Funny Money. A my w Fundacji Funny Money co kwartał, po zakończeniu każdego kwartału, wszystkie darowizny, które mają tutaj wewnętrznie nasz status gotowe do wypłaty, czyli de facto zostały zapłacone przez partnerów, wysyłamy przelewy na konto organizacji. Tutaj oczywiście w Waszym przypadku również
dojdzie kwestia rozksięgowania tych wpływów po stronie fundacji. Ale mówię o tym dlatego, żeby od razu powiedzieć szczerze, jak jest. To nie jest tak, że ktoś dzisiaj zrobi zakupy, nie wiem, w Empiku albo w innym ładnego naszego partnera i jutro macie darowiznę do dyspozycji. To jest tak, że trzeba na tą darowiznę poczekać, ale jutro, a najpóźniej w ciągu kilku dni, osoba, która was wsparła, będzie widziała tą darowiznę już na swoim koncie. Ona będzie na początku miała status oczekujący, później potwierdzony i później gotowa do wypłaty, ale ona już będzie zarejestrowana i w momencie, gdy będzie rozliczona, trafi do was. Mówię też o tym, dlatego że to jest pewna specyfika. Tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, bo jest taki wyjątek potwierdzający regułę, czyli booking.com. I tam wygląda to w ten sposób, że ja dzisiaj mogę zrobić rezerwację, już myśląc o feriach zimowych, na przykład na styczeń przyszłego roku. I tak na dobrą sprawę ten okres rozliczania zacznie się dopiero w styczniu czy w lutym, jak ja wyjadę z tych ferii i po prostu zapłacę w hotelu za mój pobyt. W związku z tym, mimo tego, że zrobiłem rezerwację dzisiaj, 29 czerwca, tak na dobrą sprawę będę musiał na nią poczekać, dopóki, no w sumie ja jako wspierający, jako pomagający za nią nie zapłacę, czyli partner dostanie również pieniądze, będzie mógł się nimi podzielić. To jest taki wyjątek, który potwierdza regułę, ale też tak na dobrą sprawę troszeczkę wyjaśnia, jak to po kolei działa. Chciałem tak na szybko podsumować. Funny Money to darowizny od zakupów online, to jest 1600 sklepów internetowych. Zakupy prywatne oraz firmowe to są rezerwacje hoteli, zamawianie jedzenia, zakup różnego rodzaju prezentów, zakup, nie wiem, rzeczy do ogrodu w tej chwili również rezerwacje jakichś last minute wakacji, również wakacje.pl jest naszym partnerem. To są bardzo różne sposoby na pomaganie i sposoby na to, żebyście otrzymali darowiznę od zakupów. Druga ważna rzecz to profil na funnymoney.pl. Profil na funnymoney.pl, ten, który pokazywałem wcześniej przykładowej podopiecznej, to jest takie, można powiedzieć, główne miejsce, gdzie należy kierować osoby, które chciałyby was po prostu w ten sposób wspierać. Dlatego, że tam jest wszystko wyjaśnione, osoba może wejść, zapoznać się z tym, jak to działa, obejrzeć filmik, jak to działa, zainstalować właśnie przypominajkę do swojej przeglądarki i rozpocząć to bezpłatne pomaganie. W kwestii profili, tutaj adres do waszego wewnętrznego systemu i o tym będzie za chwilę mówiła pani Renata. Dwa klucze do sukcesu, o których mówiłem, tak jak w zbiórkach online, ilość osób jest istotna oraz drugi, przypominajka, czyli żeby te osoby instalowały po prostu przypominajkę, dzięki której ten proces jest prosty, sprowadza się do jednego kliknięcia. Kwestia rozliczeń, specyfika zakupów w internecie i to, że ta darowizna nie trafi od razu do was, ale będzie trzeba poczekać na jej rozliczenie i na rozliczenie, rozksięgowanie również w fundacji. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to dowolne pytania związane z darowiznami, czy nie wiem, to będą pytania techniczne, czy to będą dowolne inne pytania, w jaki sposób korzystać z Funny Money, to zapraszamy do kontaktu z nami na info@funnymoney.pl. Mówię o tym dlatego, że czasami zdarza się tak, że ktoś kontaktuje się ze sklepem internetowym, który jest po prostu zdziwiony i nie wie, co ma odpisać, dlatego że jak zauważyliście, czasami te procenty, ten procent darowizny jest bardzo mały i to my odpowiadamy za rozliczenia tego z partnerami i wyjaśnianie wszystkich tego rodzaju spraw. Po prostu ze względu na również koszty obsługi, partnerzy nie zajmują się tym sami, sklepy internetowe nie zajmują się sami. My jesteśmy od tego, żeby wyjaśniać wszystkie kwestie związane z darowiznami od zakupów online. I na koniec, taka można powiedzieć, taki bonus i niespodzianka. W momencie, gdy założycie konto użytkownika na Funny Money,
każdy użytkownik Fani Money może zapraszać inne osoby do Fani Money. I mamy taki program polecania, dzięki któremu osoba, która zaprasza, otrzymuje 5 zł za zaproszenie i osoba zaproszona również może podarować 5 zł. Przeważnie, jeśli jest to osoba Wam po prostu znajoma, to te jedne 5 zł i drugie 5 zł trafi po prostu do Was. Oczywiście to nie jest tak, że to stanie się od razu. Tam jest warunek tego programu polecania, jest taki, że osoba, która została przez Was zaproszona, w ciągu roku od rejestracji powinna zrobić zakupy za minimum 100 zł. I to tak na dobrą sprawę wszystko w momencie, gdy te zakupy za 100 zł, czyli wyda na przykład 100 zł, nie wiem, na Allegro, czy na Bookingu, czy w dowolnym innym miejscu, zrobi przy okazji właśnie darowiznę, to te dodatkowe 2 razy 5 zł trafi po prostu do Was. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zapraszam, jestem tutaj otwarty i gotowy na odpowiedź. Ktoś z Państwa ma pytania? Tak. Chciałam się zapytać, czy tylko i wyłącznie można połączyć się z Fani Money poprzez tą eksperymentę? Czy to jest taki sposób, który korzysta z agenta służbowego? Nie mogę mieć ściany, nie mogę przeglądać. Czy wtedy jest jakaś możliwość, że na przykład wchodzę na sklep, który tam jest jeden z 1600? I tam gdzieś jest jakaś możliwość połączenia z Fani Money, czy tylko z tą eksperymentą? Czy słyszeliście Państwo pytanie? Tak, w większości słyszałem i od razu odpowiem, że tak powiem, wizualnie. Super. Tak, jest jak najbardziej taka możliwość. Po prostu można wejść na fanimani.pl, wyszukać tutaj dowolny sklep i z poziomu strony również przejść na zakupy i zrobić darowiznę. Działa to bardzo, bardzo, bardzo podobnie, tyle że jak ktoś nie będzie miał przypominajki, to nie zobaczy tego komunikatu, że darowizna jest aktywna. No i oczywiście wiemy to z praktyki. Musi po prostu sam o tym pamiętać. Zdarza się zapominać, trzeba samemu w tym momencie pamiętać, żeby tak zrobić. Ale jak najbardziej po wejściu po prostu na Fani Money jest lista sklepów. I można tutaj do tych sklepów po prostu przejść i w ten sposób również robić darowiznę. Dziękuję. A jeszcze jak z precyzowaniem odbiorcy, dokładnie ta potencjalna osoba, nasza znajoma i tak dalej, musi sobie ustawić sieciowo, no komu te realnie pieniądze będą przesłane i w jaki sposób. Właśnie tak, to jest bardzo dobre pytanie. Ja tutaj cofnę się do tego slajdu, gdzie mam linka do profilu, bo właśnie ten profil na Fani Money jest, można powiedzieć, że kluczowy. Czyli w momencie, gdy ktoś wejdzie na profil organizacji podopiecznego, wasz profil na Fani Money i klika dodaj rozszerzenie, to tu się dzieje jeszcze jedna magiczna rzecz, właśnie ten komunikat na górze. Wybiera się od razu osoba do wspierania. Można powiedzieć, że to jest takie uproszczenie i ułatwienie, dlatego my zachęcamy do tego, żeby jeśli mówi się o Fani Money, to po prostu wysyłać linka do profilu, bo inaczej będzie trzeba powiedzieć, wejdź na Fani Money, wybierz, znajdź mnie do wspierania, czy wybierz mnie do wspierania. Jest wyszukiwarka, można to zrobić, tak? Ale każdy z nas ma dzisiaj mało czasu, więc to jest po prostu ogromne ułatwienie dla osób, które chcą Was wspierać. Jeśli oni wejdą po prostu na profil, klikną dodaj rozszerzenie, automatycznie mają też Was wybranych do wspierania. Każdy użytkownik też może mieć swoje konto, może nie musi, bo może wspierać anonimowo i widzi, kogo wspiera. Jeśli ktoś na przykład nie będzie miał wybranej osoby do wspierania, to będzie tutaj widział komunikat zamiast zmień, będzie miał tutaj komunikat, wybierz organizację podopiecznego i może po prostu skorzystać z wyszukiwarki. Tutaj się pojawia taka wyszukiwarka i można skorzystać z wyszukiwarki i w ten sposób znaleźć podopiecznego do wspierania. Może się zdarzyć, że ktoś na przykład założy konto poprzez aplikację mobilną, czyli zobaczy informację na telefonie, zainstaluje aplikację mobilną. I ta osoba może, korzystając z aplikacji mobilnej, albo przejść do swojego konta, albo też może zrobić to później. Czyli w miejscu,
beneficjenta nie będzie widzieć, do kogo trafi ta darowizna, będzie widzieć informację po prostu wybierz organizację podopiecznego. Czyli można tak na dobrą sprawę założyć konto, robić darowiznę od zakupów i na przykład po jakimś czasie, czy na przykład raz w roku ktoś może po prostu wybrać, aby przypisać wszystkie darowizny do wybranego podopiecznego. Ale najprościej, tak jak mówiłem wcześniej, link do waszego profilu na FunnyMoney jest ułatwieniem dla tych osób, które chcą was po prostu w ten sposób wspierać. Tak to oznacza, że na dzień dzisiejszy podopieczni są już połączeni z FunnyMoney? Tylko teraz jest kwestia tego, czy aktywujemy to konto, czy nie? Tu ja za chwilę oddam głos pani Renacie. Słyszeliście pytanie? Tak, słyszeliśmy pytanie. Tak, bo przez Puls składacie państwo deklarację, że przystępujecie do tego programu. I wszystko robicie automatycznie. Renata będzie na ten temat. Ja tutaj jeszcze będę z państwem, ale oddam już głos pani Renacie. To teraz Renia odpowie na te pytania. To są jeszcze pytania już tutaj do pani Renaty. Dziękuję bardzo. Jeśli będą mieli państwo pytania, zapraszam do kontaktu. Można pisać na info@funnymoney.pl. Dzięki. To ja teraz opowiem, jak właśnie wygląda ten proces od strony fundacji, od strony Pulsu, czyli jak się zarejestrować do programu FunnyMoney właśnie poprzez Puls. Zaprezentuję to na przykładzie naszej testowej podopiecznej Ady Puls. Mam nadzieję, że widzą państwo teraz ekran Pulsu, na którym jest już zalogowana Ada Puls. I teraz pojawiła się nowa opcja w menu, opcja FunnyMoney. I żeby zarejestrować się w programie, należy wybrać tą opcję. I pojawia nam się ekran do rejestracji. Po prawej stronie ekranu mamy krótki filmik oraz kilka najbardziej podstawowych informacji opisujących działanie programu FunnyMoney, a po lewej stronie mamy formularz, dzięki któremu możemy się w tym programie zarejestrować. W pierwszej części mamy trzy zgody. Wszystkie należy potwierdzić, aby się do programu zarejestrować. Pierwsza zgoda to jest na udział w programie i akceptacja zasad programu FunnyMoney. Zachęcamy nie tylko do kliknięcia tak, ale także do przeczytania tych zasad, do zapoznania się z nimi. Druga zgoda dotyczy przekazania danych osobowych dziecka bądź dorosłego podopiecznego, w tym także wizerunku, do Fundacji FunnyMoney w celu założenia profilu podopiecznego na stronie FunnyMoney. Trzecia zgoda dotyczy przetwarzania tych przekazanych danych osobowych przez Fundację FunnyMoney. I podkreślę jeszcze raz, że żeby się zarejestrować i założyć profil podopiecznego na FunnyMoney, trzeba wyrazić wszystkie trzy zgody. W dolnej części ekranu mamy taki poniekąd podgląd tego, jak będzie ten profil na FunnyMoney wyglądał. Pokazuje się miniaturka podopiecznego, taka jak na profilu dziecka na naszej stronie www.sercedziecka.org.pl. No Ada akurat ma misiaczka, ale zachęcamy gorąco, żeby wszyscy podopieczni mieli swoje piękne zdjęcia. Kolejna sekcja to są cele, na jakie dany podopieczny będzie zbierał środki. Są pokazywane trzy domyślne, podstawowe cele, ale jest możliwość ich edycji, ich zmiany, jeśli jest taka potrzeba. Ostatnia sekcja to są informacje o podopiecznym, o jego wadzie i krótki tekst, a także odnośnik do strony dziecka na naszej stronie www.sercedziecka.org.pl. Tak wyglądają domyślne teksty, domyślne opisy. Jeżeli nie mamy potrzeby zmiany tych opisów,
i wybierzemy guzik zaakceptuj i prześlij opis, to profil dziecka automatycznie od razu zostanie założony na stronie Pani Mani i od razu jest widoczny. Jeżeli natomiast uznamy, że chcemy coś w tym opisie zmienić i to już na tym etapie rejestracji, to możemy kliknąć zmień opis. Wtedy te pola, zarówno dotyczące celów, jak i tego opisu, stają się dla nas dostępne i możemy coś tutaj dopisać albo zmienić. Przy czym proszę pamiętać, że jeżeli zmienimy ten opis, to musi on zostać zaakceptowany, zatwierdzony przez fundację, a więc profil nie będzie od razu wygenerowany na stronie Pani Mani, tylko dopiero po autoryzacji przez fundację. Więc ja zrezygnuję z tej zmiany. Wyrażę wszystkie trzy zgody i nacisnę przycisk zaakceptuj i prześlij opis. I w tym momencie profil dziecka został utworzony i tak jak Państwo widzą, zmieniła się strona tutaj w pulsie. Już zamiast filmu informującego i tych informacji dodatkowych opisujących program, pojawiła się sekcja, na której będzie można podejrzeć darowizny, które będą wpływały od kolejnych darczyńców. W pierwszej chwili niestety jeszcze nic nie będzie widoczne, natomiast już po kilku dniach od pierwszych zakupów będą się te darowizny tutaj wyświetlały po kolei z kolejnymi statusami, o jakich mówił Pan Marek. Zachęcamy również rodziców, żeby od razu weszli na stronę Pani Mani i tam zarejestrowali się jako wspierający dla swoich dzieci, a także żeby reklamowali tę możliwość zbierania darowizn i wspierania dzieci przy użyciu materiałów marketingowych i reklamowych, które dla Państwa przygotowaliśmy. Znajdą je Państwo w zakładce do pobrania, w pierwszej sekcji materiały do programu Pani Mani. Jak je sobie rozwiniemy, to pokażą się przykładowe grafiki, a także teksty do maili, a także teksty proponowane do postów facebookowych, które Państwo mogą sobie ściągnąć na swój komputer i wykorzystać w promowaniu tej formy zbierania darowizn. Te materiały są podzielone na trzy sekcje. Wspieraj mnie, wspieraj moje dziecko w wersji dla jednego rodzica i w wersji dla dwojga rodziców wspieraj nasze dziecko. Na końcu jest krótki tekst z dodatkowymi informacjami dla wspierających o tym, w jaki sposób się zarejestrować, jak darowizny zbierać, jak dokonywać zakupów. Takie przypomnienie tego wszystkiego, co przed chwilą Pan Marek nam opowiedział. Także zachęcamy gorąco do korzystania z tych materiałów i promowania tej formy zbierania funduszy. Możemy wejść jeszcze raz na ekran Pani Mani i proszę zobaczyć, tu akurat trochę w magiczny sposób, sekcja z darowiznami dla Ady Puls już zapełniła pewnymi kwotami. Jak widać, wszystkie z nich są oczekujące i w ten sposób będą Państwo również widzieli wszystkie darowizny, jakie wszyscy wspierający dla Państwa dziecka będą robili. To w zasadzie są podstawowe informacje, które chciałam przekazać na temat procesu rejestracji, a później
podglądania czy monitorowania, jak idzie zbiórka darowizn od zakupu. Tak jak pan Marek wspominał, po wypłaceniu darowizn i po dokonaniu rozliczeń przez fundację, te darowizny będą widoczne na stronie z obrotami, przy czym proszę zwrócić uwagę, że w danym kwartale będzie to jedna zbiorcza kwota. Nie będziemy tam w obrotach widzieli poszczególnych darowizn, a tylko ich sumę w danym kwartale. I to już jest w zasadzie wszystko, co chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że jest to proste i będzie dla Państwa łatwe i zrozumiałe, jak się zarejestrować. I mogę tylko jeszcze raz gorąco do tego zachęcić. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.